Dosłownie dzisiaj hmm, wpłynął do e, Parlamentu e, wniosek, e, który jest w tej chwili podpisywany przez posłów koalicji obywatelskiej i koalicji 15 października o postawienie przed Trybunałem stanu e, pana Macia Świrskiego, e, który e, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii. Tak naprawdę te zarzuty sprowadzają się do trzech kwestii podstawowych, to znaczy absolutnego łamania prawa, ustaw przy niewypłacaniu środków należnych mm, mediom publicznym. Nie do Krajowej Rady Radiofonii tele, i Telewizji i nie do pana Świdzkiego należy ocena, y, kto rządzi czy nie rządzi w mediach publicznych, ma dawać pieniądze na media publiczne. Tego nie robi, to złamanie ustawy. Druga kwestia to jest polityka pana Świrskiego wobec mediów e, niepaństwowych, prywatnych, które były, e, co tu dużo mówić, traktowane przez PiS jako wrogie. Przypomnę tylko całą historię TVN-u, e, kar nakładanych na to FM, to było rażące naruszenie bezstronności i przekroczenie procedur. I trzecia sprawa, zaniechanie czynności statystycznych, do których pan Świrski jest zobowiązany. Trwa zbieranie podpisów. Ten wniosek będzie procedowany w, w Sejmie. I, I chcę od razu powiedzieć, że uzasadnienie, to faktyczne uzasadnienie przygotowane już pod Trybunał Stanu. To jest 50 akt oskarżenia wobec działań tego pana, który nigdy nie ukrywał i mówił o sobie, że jest talibem Pisu. No to przyszła pora, w którym z takimi talibami powinien się zmierzyć Trybunał Konstytucyjny. Ja już nie mówię o sprawach prokuratorskich, które na podobnych podstawach się pojawiły. Ten 50 opis już się znalazł w Sejmie. Ja powiedziałem tylko o trzech grupach spraw. Pierwsza to jest kwestia nieprawnego zaniechania finansowania mediów publicznych. Druga to jest stronnicze postępowanie wobec mediów o kapitale prywatnym, który PiS i pan Świrski postrzegali jako Nieprzyjazne i trzecia to jest zaniechanie e, działań statystycznych, do których jest zobligowany przepisami. To są te trzy grupy zarzutów. Natomiast jeśli m, zostały rozpisane na 50 stron, to znaczy, że jakiś powód był.